kościele pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy w ostatnią niedzielę przy ołtarzu zabieliło się od habitów zakonnych. Nieco zdezorientowani wierni pytali sąsiadów, czy coś się stało z franciszkanami, którzy już od 67 lat opiekują się sanktuarium i klasztorem na wzgórzu Gołonowskim. Czy Paulini z Jasnej Góry rozszerzyli swe wpływy na teren Dąbrowy Górniczej? Ale bardzo szybko okazało się, skąd to małe zamieszanie. Otóż jeden z neopresbiterów Paulinów, ojciec Tomasz Mordziałek, postanowił uczcić miejsce, gdzie się urodził, wychował i służył przy ołtarzu i poprosił ojców franciszkanów o możliwość poprowadzenia swej pierwszej mszy świętej w sanktuarium pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy. Zaprosił jednocześnie kilku ojców zakonu, by towarzyszyli mu podczas odprawiania celebry. Zresztą oddajmy mu głos, gdyż po zakończeniu uroczystej mszy świętej przeprowadziliśmy mini wywiad z niezmiernie sympatycznym ojcem Łukaszem na schodach Gołonowskiego kościoła. Ojcze, pierwsze emocje już za sobą. Jak się ojciec czuje? Czuję się bardzo spokojnie, o dziwo. Może niektórzy tak będą myśleć, że to jest jakaś, no nie wiem, wielki stres, dużo euforii. No pewnie niektórzy mogą tak towarzyszyć, czy moim współbraciom, czy innym kapłanom, którzy sprawują Eucharystię swoją prymicyjną w parafii, gdzie się wychowali i wzrastali. Natomiast no, mi jednak towarzyszył dość duży spokój. Ja już też na Jasnej Górze to mówiłem, że jakoś Bóg mnie przygotowywał przez różne te posługi do tego, żeby powiedzmy w cudzysłowie, tak, i oswoić się po prostu, że tak powiedzmy, z ołtarzem, ale też ze wszystkimi takimi bardzo stresującymi sytuacjami. Też poniekąd jestem sam zdziwiony, bo znając siebie, to prawdopodobnie bym się tygotał, ale jednak mi się wydaje, że to jest duża łaska, że po prostu mam taki spokój w tym wszystkim. Ojciec jest tutaj w parafii, urodził się w parafii, tak? Tak. I służył przy ołtarzu jak długo? Tak mniej więcej oczywiście. No tak, w okolicach 8 lat byłem ministrantem tutaj na górce. Potem do nas takie płynne przejście do seminarium, czy to jeszcze było jeszcze coś po drodze? Nie, akurat zaraz po maturze wstąpiłem do zakonu, bo to już wcześniej, gdzieś od czasu gimnazjum, przez liceum bardzo mocno myślałem i zastanawiałem się nad tą kwestią życia najpierw no, zakonnego, bycia kapłanem zakonnym. Z tego, co słyszeliśmy na mszy świętej, ojciec nie jest jedynym duchownym w rodzinie? Nie, mam starszego brata, który również został kapłanem, jest franciszkaninem konwentualnym. Podobnie jak ja, zaraz po maturze wstąpił do zakonu. No i w sumie, tak skrótowo mówiąc o powołaniu swoim, no to Bóg między innymi się posłużył moim bratem, tak jego powołaniem do tego, żeby gdzieś tam rozbudzić moje pragnienie i moją, oświetlić mi, powiedzmy, drogę życiową. Super. Moglibyście prosić jeszcze jakieś krótkie błogosławieństwo dla naszych telewizorów? Myślę, że jak najbardziej, że was wszystkich tutaj, którzy oglądacie TVDG, żeby wam Bóg błogosławił na drogach waszego życia, abyście byli otwarci na to, co będzie chciał z wami uczynić, na jego łaskę, które będą wam potrzebne do zbawienia. Amen. Życzymy łask Bożych i zrozumienia u ludzi. Dziękuję. Bóg zapłać serdecznie. Moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam was z Gołonowskiego Wzgórza, tu w Dąbrowie Górniczej, gdzie znajduje się sanktuarium świętego Antoniego. Przed nami najbliższa uroczystość odpustowa ku czci tego wielkiego świętego, która będzie miała miejsce 13 czerwca tego roku. Msze święte będziemy sprawować o godzinie 7.30, 9.30, 11.00. 12.30 o 16.00 z błogosławieństwem dzieci i uroczysta suma o godzinie 18.00, której przewodniczył będzie arcybiskup Damian Zimoń, metropolita Górnośląski, na którą to uroczystość już was serdecznie dzisiaj zapraszamy. Nasza uroczystość odpustowa zostanie poprzedzona w najbliższą niedzielę taką atrakcją, jaką jest właśnie piknik rodzinny, a więc przeznaczony dla wszystkich rodzin.
O godzinie 14 rozpocznie się on biegiem antoniańskim, a później będzie wiele konkursów, zabaw, tak również dla dzieci, jak i dla dorosłych, wspólne przebywanie, rozmawianie i wspólne radowanie się właśnie ze świętowania, jak co roku, odpustu ku czci świętego Antoniego. Bardzo serdecznie Was w imieniu swoim, jak i całej naszej franciszkańskiej wspólnoty zapraszamy w tym dniu tutaj na Gołonowskie Wzgórze, aby razem radować się i cieszyć i w ten sposób głosić dobrą nowinę pokoju i dobra współczesnemu światu. Szczęść Boże!